Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 813, uchwałę. CETA jest bardzo kompleksową umową handlową. To jest traktat w tej nowej kategorii bardzo szerokich umów handlowych. W związku z tym będzie miał przełożenie na wszystkie branże, ale oceniamy, że w przypadku Polski korzyści odniosą przedsiębiorcy, którzy z branż, które już eksportują do Kanady, branży meblarskiej, artykuły rolno-spożywcze, akcesoria, części różnego rodzaju w przemyśle lotniczym na przykład. CETA daje pewne szanse, dlatego że ilość regulacji będzie w istotny sposób zmniejszona. Będą ułatwienia w dostępie do rynku, ale pamiętajmy o tym, że CETA będzie miała raczej marginalny wymiar na całokształt polskiego eksportu. Dzisiaj polskie eksporty do Kanady to tylko nieco ponad miliard euro. Przedsiębiorcy europejskie zyskają dostęp do zamówień publicznych w Kanadzie, a więc i do rozmaitych robót, i do zaopatrzenia służb państwowych w rozmaite towary, czego do tej pory w ogóle właściwie nie było. Natomiast również oczywiście to działa w drugą stronę, czyli że firmy kanadyjskie będą mogły łatwiej eksportować się na teren Unii Europejskiej, czy również występować tutaj do zamówień publicznych. Umowa CETA, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, ma oczywiście tę zaletę, że producenci samochodów w Europie, a więc także w Polsce, znajdą dodatkowy rynek. Do tej pory ten rynek kanadyjski, ale za chwilę rynek amerykański był praktycznie dla tej produkcji zamknięty. To porozumienie dotyczy również wzajemnego uznawania certyfikacji w określonych przypadkach i jest również dla naukowców istotne, to też jest niespodzianka. Więc ono jest dlatego określane jako najbardziej kompleksowe, bo dotyczy wielu dziedzin. Zawsze jakby konkurencja jest pożądana. Chodzi akurat w tym przypadku o to, żeby ta konkurencja była sprawiedliwa. To znaczy na pewno chcielibyśmy uniknąć takiej sytuacji, w której wielkie korporacje stają się jeszcze większe, używając umów handlowych jako instrumentu do tego, żeby rozwijać się kosztem małych i średnich przedsiębiorstw. Generalnie jeśli chodzi o konsumenta, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że konsument zyska na portfelu, bo dostanie tani, co nie znaczy lepszy produkt. Standardy produkcji żywności w Europie, za które polscy rolnicy zapłacili, które dzięki dofinansowaniu wspólnej polityki rolnej nie podnoszą cen dla konsumentów, są bardzo wysokie. W Kanadzie mamy system produkcji oparty o organizmy genetycznie modyfikowane. To już jest nie tylko pomidor, kukurydza czy soja, ale także chociażby łosoś. Mamy także powszechnie dostępne probiotyki, antybiotyki, o wiele krótsze okresy karencji i co istotne, także niestosowane w Europie systemy konserwacji mięsa chlorem. Wszystkie towary importowane z Kanady do Unii Europejskiej będą musiały spełniać wymagania, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dotyczące również GMO, dotyczące oznakowania towarów, dotyczące składników użytych w tych towarach. Oczywiście trzeba zobaczyć, jak to będzie działało w praktyce. Może się okaże, że gdzieś są jakieś sposoby obejścia, czy jakieś luki, czy jakieś problemy z potwierdzeniem, ze sprawdzeniem tego, z pewnością, czy rzeczywiście te towary spełniają te wszystkie wymagania. Ale zasada przyjęta i obowiązująca w tej umowie będzie taka, że one muszą spełniać wymogi europejskie. Umowa ta wprowadza nowy system rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem. Dotychczasowej umowy, jaką Polska miała z Kanadą, takie spory były rozstrzygane przez arbitraże powoływane ad hoc, do których sędziów wyznaczała również druga strona, czyli przedsiębiorstwo, które czuło się poszkodowane. Teraz ma to zastąpić stały sąd arbitrażowy między Unią Europejską a Kanadą, do którego sędziów wyznaczy Unia Europejska i Kanada w równych ilościach po 5 osób plus 5 sędziów spoza w ogóle terenu obu tych obszarów. Więc to będzie też coś bardziej takiego niezależnego, trwałego i niezależnego od korporacji. My w tej chwili od lat próbujemy wycofać się z systemu arbitrażu, który pozwala wielkim korporacjom pozywanie polskiego rządu o odszkodowanie za przepisy,
które dana korporacja uważa dla siebie za niekorzystne. Ta umowa nie tylko, że przedłuża istnienie tego rodzaju arbitrażu, ale wprowadza cały system arbitrażowy, który będzie właśnie na tym polegał. Wielka korporacja, jeżeli uzna, że wprowadzenie jakichś przepisów powoduje dla niej straty, będzie mogła żądać pokrycia tych strat od naszego rządu, w cudzysłowie rządu, bo to będzie od nas wszystkich. Ja określam tę umowę jako taką, która rzeczywiście stwarza solidne gwarancje i chyba więcej nie można by po stronie Unii Europejskiej oczekiwać. I też w drugą stronę, jeżeli spojrzymy na naszych przedsiębiorców, to również rolnicy mają ogromną szansę na eksport do Kanady. Tutaj na przykład chociażby polskie jabłka, ale też nasze rolnictwo będzie chronione, dlatego że wszystkie produkty rolnicze z Kanady, które będą wchodzić na rynek unijny, muszą spełniać normy Unii Europejskiej. Unia jest ogromną gospodarką, prawie 500 milionów ludzi i to z tej perspektywy trzeba patrzeć. Ja bym powiedział, że to jest nawet porozumienie dosyć asymetryczne dla Kanady. Kanada jest oczywiście jednym z najbogatszych państw świata, jest w G7, do niedawna G8, ale asymetria jest ogromna i szansa dla Kanady jest taka, że przede wszystkim dostaje dostęp do dużego rynku, ale za bardzo określoną cenę. To znaczy, że będzie musiała spełniać bardzo dużą ilość standardów, które są obecne na rynku unijnym. I my tutaj zdecydowanie nie obniżamy swoich standardów i myślę, że to trzeba bardzo jasno komunikować.